Siemano wszystkim, tym razem z innej beczki. Nie będzie wędkowania, ale będą karpie. Pokażę wam, jak przygotowuję oczko wodne na zimę. Jak czyszczę, co robię. Chodzi o filtr i odpowiedni biosystem, żeby zachować przed zimą i to później pomoże mi, żeby dobrze, jak się będzie wiosna, żeby jak będą ciepłe dni, jak woda będzie się ogrzewała, żeby wszystko tak samo w filtrze, tym cały biosystem się nie zniszczył, nie spieprzył, tylko był na odpowiedniej równowadze. Tak więc popatrzcie, będzie o starych przyjaciółkach. Dawno nie było nic o nich, bo chyba ponad rok czasu. I tak się tutaj mają. W ogóle jedną jeszcze rzecz chciałem poruszyć. Patrzcie, widzicie? Mam starą, nową rybę. To jest ten karp, co miał kiedyś czerwoną plamę na głowie. Teraz jest cały biały. W tego lata jeszcze miał plamę. Jakieś mu miesiąc temu zeszła mu ta plama. Zaraz pokażę wam, jak wyglądał kiedyś. Jak wyglądał, jak mu ta plama schodziła. I zobaczcie, jak wygląda teraz. Jest po prostu biały. No, trudno. Był ładny, jest dalej ładny, ale szkoda, że nie ma czerwonej plamy. No, był zarąbisty. No, mój pierwszy karpik, ale cóż. Tak więc stara, nowa ryba, jak to się mówi. Dobra, czyszczenie oczka ogółem dzielę na dwa etapy. Pierwszy etap to czyszczenie zewnętrzne, czyli po prostu czyszczę glony z tych ścian zwykłą szczotką taką plastikową do zamiatania na kiju teleskopowym, który mi pomaga wejść głębiej, niżej, żeby wszędzie fajnie dojść. I no i co? Czyszczę najpierw ściany. Tą wodę brudzę strasznie. Zobaczcie, jak wygląda. No, woda jest strasznie brudna od tych glonów całych, ale chodzi o to, żeby po prostu jak zacznie się robić ciepło, żeby już nie było żadnych glonów na ścianach, żeby po prostu mogła się woda i glony jakieś tam rozwijać, a nie stare po prostu gnić i niszczyć jakość wody, bo im gorsza jakość wody, tym mamy gorsze ryby. Później amoniaku się dużo wytwarza, zarasta, ryby chorują i takie rzeczy różne się dzieją. No, a tego nikt by nie chciał mieć w oczku wodnym. Tak więc najpierw robię to, po prostu czyszczę tą szczotą wszystko. Pozwalam, żeby pompa, filtr wszystko wciągnęła. Wszystko do filtra generalnie. Każdy sobie może teraz pomyśleć, że jest to głupie, że zapieprzam i brudzę filtr. Po części macie rację, ale zobaczcie, jak wygląda mój filtr. Tu już ściągłem pokrywę. Mój filtr wygląda w ten sposób, że wszystko, co spada, spada najpierw na grube sito. Te sito jest automatyczne, czyli jak jest syf, to ten cały syf, zobaczcie, spada tutaj i jest wybierany. O, te całe glony, które mogłyby mi ten filtr cały zapchać i całe bakterie, no, mógł po części zabić, bo by się po prostu glonami udusiły, spadają tutaj. Tak więc zaraz wam pokażę. W całych gąbkach coś tam spada, bo zawsze spadnie, ale generalnie gąbki są czyste. Te całe glony, ten cały syf nie osiada na gąbki całkowicie i nie zapycha ich. Z tego powodu pozwalam sobie właśnie na najpierw czyszczenie oczka wodnego mechanicznie, czyli tą szczotą, i pozwalam, żeby ten cały syf był przez filtr wciągnięty i po prostu osadza się tutaj i tutaj wpada i go sobie później tutaj wybiera. Drugim etapem to jest czyszczenie filtra, czyli tych wszystkich filtrów całych tutaj, które właśnie przed chwilą pokazywałem. O, pokażę jeszcze raz całe. O, to tutaj będzie czyszczone. Zaraz podłączę rurę tutaj wylotową, która będzie szła do kanalizacji spustowej i zaczynamy akcję czyszczenie świata dla karpiochów. Rura podłączona, spływ tej brudnej wody. Ten filtr jest tak zarąbiście zbudowany, zaraz zobaczycie, że po prostu no czyszczenie go to jest sama przyjemność. Kwestia godzinki czasu i jest czyściutki od A do Z naprawdę. Wpływ jest tędy, tutaj się podnosi wszystko i zaraz zobaczycie, jak lecę z tymi gąbkami. Zatrzymuję wodę. Cyk, to daję na bok. To wyciągam.
nie, nie muszę tak. Inaczej. Tylko. Tak. Idzie na bok. Teraz to mam w górze przyrząd i patrzcie, cyk. Naturalnie jest to zielone, na pewno tutaj się coś zebrało, ale jak żeście widzieli, najwięcej tego zielonego, najgorszego to jest tutaj, to co by filtr mogło zapieprzyć, tak więc o, jest to ważne co robimy teraz, bo będzie miało to wpływ na zimę i na wiosnę. Jak woda się zacznie ogrzewać, po prostu będzie, nie, no szybko się nie zepsuje, nic nie będzie tam nam gniło, woda będzie mogła się ogrzewać, bo są to najgorsze okresy jeśli chodzi o oczko wodne. Cyk, tu mam. O, pach i zlatuje, ale ja sobie to wyciągnę jednak dla celów filmowych. O. I ta brudna woda o sobie spływa tutaj tym wężem. Już jak tamta woda wypłynęła brudna, świeżą wodę sobie tylko włączam pompę, świeżej wody dolewam do spłukania tego wszystkiego. O, i to wszystko. Już gąbki przeczyściłem mechanicznie, tak jak widzieliście, ręcznie z grubsza. Można to już tak zostawić, ale ja jeszcze je rozbiorę i tak ręcznie przeczyszczę. O, cyk. O, rozbieram. W wodzie z oczka, żeby te filtry miały bakterie, żeby nie wypłukać. Nie wolno czyścić wodą nową, z kranu, świeżą. Wszystko trzeba robić wodą z oczka. I jeszcze je, o. Z góry, z dołu, wszędzie. Jakie ładne czyściochy. I tak z każdym jednym po kolei. Dobra, jak żeście widzieli, filtry wyczyszczone ręcznie i powiem wam, że zgrzałem się tak, że masakra. Czapkę lekko ściągnę, kurtkę otworzę i to by się nagrało do, nadało do odcinka kierownika kłusownika. Co zrobić, żeby się rozgrzać w zimowe dni, jak łapiesz karpia. Bierz filtr ze sobą i leź z tym koksem. No ale filtr musi być w oczku, tak więc nie mogę mieć go przy sobie. Dobra, jak żeście widzieli, filtry są wyczyszczone. Patrzcie, cały filtr wygląda, nagadałem, to teraz tak o. Cały filtr pusty, bez gąbek wygląda tak. Gąbki mamy tutaj, przygotowane na parapecie, już poczyszczone. Nie są dokładnie na 100% poczyszczone, są tylko tak dwa razy w świeżej wodzie i trzeci raz tak o, po trochu, że woda jest taka, nie o, o, tak wygląda woda. Nie jest całkiem brudna, ale nie jest całkiem czysta, czyli nie czyszczę tych gąbek tak całkowicie aż do czystego, bo tutaj chodzi o te bakterie całe, które w nich są, mają tam zostać. No i dobra, filtr wyczyszczony, wszystko przeczyszczone. 1/3 mniej więcej wody z oczka ubyła, akurat tyle co się spuszcza raz na pół roku i się dolewa.
Tak więc no wszystko jest idealnie tak jak powinno być. Jeszcze znalazłem niespodziankę, zobaczcie. Nie wiem czy będzie dobrze widać, jest to ząb karpia. Może dam go o tu na ciemnym. Jest to ząb karpia. Bardzo często idzie w filtrze znaleźć, bo karpie, może tu będzie lepiej, o. Bo karpie gubią zęby, zrzucają i nowe im rosną. Tak więc taka niespodzianka bardzo często się zdarza. Taki o zębek, ząbek, ząbek, ząbek ząbczyński. Dobra, zostało powsadzanie filtrów z powrotem, wszystkiego do kupy i dolanie wody. I jeszcze na samym końcu oczywiście trzeba dolać bakterie do filtra startowe, bo mimo to, że czyściłem te filtry wodą z oczka na 100% i tak coś się tam wypłukało. Tak więc teraz, żeby to wszystko fajnie zbalansować i utrzymać dobry no, balans, jak to się mówi, żeby było wszystkiego odpowiedniej ilości, to od razu doleję, zaraz później pokażę. Mam tam schowane, zaraz kupiłem bakterie do filtra, które się wlewa. Ja je wlewam raz na miesiąc, zawsze dolewam. Nie jest tak, że tylko je wlewam jak czyszczę. Co miesiąc zawsze po troszku dolewam, żeby ta no ilość bakterii, która jest w tym filtrze, żeby była odpowiednia. Pamiętajcie, że tych bakterii nie idzie przedobrzyć. Lepiej jak da się więcej, nic się nie stanie, bo jak będzie za mało i bakterie nie będą przetwarzały tych KUP, czyli amoniaku, w inne nieszkodliwe związki chemiczne. Tak więc będziemy mieli wtedy bardzo wielkie problemy. Ryby będą chore, zielona woda będzie strasznie brudna. No tragedia, nie utrzymamy żadnej pozytywnej i idealnej jakości, jak i ryb, tak i wody. Tak więc kultura bakterii i biosystem jest najważniejszy, co może być w oczku wodnym. No i dobra. Woda się w szlaufie leje do oczka. O. Woda się leje. Ja wleję bakterie. Woda jest trochę brudna, bo czyściłem tutaj w kwiatach. O, robiłem tak o. Zobaczcie i tutaj stąd bardzo dużo syfu wypływa, tak więc woda mi się jeszcze troszkę zbrudziła. A jeszcze też z tych filtrów troszkę tam. Bo wiecie, jak się czyści, to nie idzie zawsze tak wyczyścić, żeby było ładnie. Zawsze ten syf, który tutaj trochę było, na pewno tutaj trochę wleciało. Ale to nic nie szkodzi, bo efekt końcowy, wizualny będzie jutro rano, wam pokażę. Teraz czas na wlanie bakterii. Ja to robię na oko, jak już mówiłem, ponieważ tego nie idzie przesadzić, a nawet jeżeli damy za dużo, to nic się nie stanie. Lepiej więcej niż za mało. Jest to bardzo ważne, jak już mówiłem, bakterie. Kultura bakterii w naszym filtrze, żeby mieć idealny biosystem. Biosystem jest najważniejszy, żeby ryby były zdrowe, woda była czysta. Się pewnie powtarzam, ale naprawdę uwierzcie mi, że dzięki temu macie ładne ryby. Jutro wam pokażę, jak moje wyglądają. Teraz możecie je z góry zobaczyć, ale jutro woda będzie czyściutka po dzisiejszej nocy, tak więc zakończenie zrobię jutro przy czystej, pięknej wodzie i jakimś zakończeniu podwodnym. Noc minęła, jak widać deszczowo i pochmurnie, ale na szczęście karpie mają daszek i nic im to nie przeszkadza. Jak już mówiłem, noc minęła, czas i pora zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak sami widzicie, woda jest krystalicznie czysta już. No może nie krystalicznie, ale jest bardzo, bardzo, bardzo czysta. Taka jak powinna być. Rybki zadowolone pływają. Filtr mamy tak samo czyściuteńki. Tutaj troszeczkę się coś tam zebrało, ale to jest naprawdę, naprawdę nic w porównaniu do tego, co było, żeście sami widzieli. O, popatrzcie, jak gąbki ładnie czyste, woda przejrzysta, ekstra, no normalnie pięknie. Rybki dostaną jedzonka, zobaczcie jak są ładnie nauczone, rybki są, jedzą z ręki,
jak będziecie tak o nie dbać jak ja, to tak to wszystko, o tak to wszystko będzie wyglądało. I można głaskać, zobaczcie, cyk, tak się będą wam odwdzięczać, że nie będą uciekać, cyk, o, patrzcie, to jest mój ulubieniec, ten to się nigdy nie boi, cyk, ale puszczaj palocha. A teraz zobaczmy, co u rybek widać pod wodą.